Siema ekipa, z tej strony MetaPiotr, kanał Inwestor. Dzisiaj chciałbym Was zainteresować czymś, co bardzo lubię, czyli botem działającym poprzez klucze API na Binance. Jak go skonfigurować i tak dalej, będzie w dalszej części, ale dlaczego lubię boty, które działają na giełdach? W sumie nie mają dostępu do naszych pieniędzy. Mogą nimi grać, mogą grać na spadku, mogą grać na wzroście, ale nie mogą ich wypłacić. Czyli nasze pieniądze są bezpieczne, o ile można tak to nazwać, w sensie takim, że nikt ich stamtąd nie wyciągnie. Jeżeli jedyne, co się może stać, to że bot nie spełni swoich powinności, czyli nie zarobi. Ale bot jest testowany od dłuższego czasu, na razie przynosi dochody w różnych postaciach, mały procent, większy procent, to wiadomo, że zależy to od pary i różnych czynników na rynku, ale na razie bot wychodzi na plus. No i tak jak wspomniałem, bardzo ważne jest dla mnie to, że nie przelewam nigdzie pieniędzy, tylko działa on na mojej giełdzie za moje pieniądze. Jeżeli coś nie wyjdzie, to ja stracę hajs, ale ten pieniądz nie zostanie wypompowany z mojej giełdy bez mojej wiedzy. To jest mega dobre dla mnie. Chciałbym tu jeszcze dodać, że nie jestem doradcą finansowym. Wszystkie filmy, które nagrywam w celach informacyjnych. Wszystko, co robię, pokazuję w celach szkoleniowych. Pamiętajcie, że świat krypto to jest 100% ryzyko, ale też oczywiście można na tym zarobić, bo inaczej byśmy tego nie robili. Jednak wrzucajcie swoje pieniądze bardzo przemyślanie. Pamiętajcie, że jesteście za nie odpowiedzialni i że to jest wasza kasa i wasza zawsze decyzja. Bot działa na dźwigni, czyli będzie trzeba go tutaj skonfigurować. Oczywiście ma swoje tam zasady, zaraz wam pokażę, jakie są stawki za uruchomienie bota. Czekajcie sekundkę. Dobra, jestem z powrotem, już wam pokazuję. Ok, jak widzicie, tutaj są różne możliwości wykupu bota. No załóżmy, ja sobie wziąłem na początek tą najmniejszą, czyli za 120 punktów jest to równoznaczne 100, kupuję za 100 USDT po sieci TRC20 i mam 120 punktów. I o co chodzi w tym bocie? Żeby ten bot będzie pracował tak długo, aż wypracuje zysk na poziomie te 120 razy 5. W każdym przypadku robi to samo. Czyli jeżeli wypracuje zysk $600, to się wyłączy i wtedy będę musiał go znowu doładować. I w przypadku tych wyższych jest oczywiście tak samo, kupujecie za 300, macie tutaj 390, dostajecie wysokości i on zrobi, jeżeli zrobi to pomnoży razy 5, też się wyłączy. I czym wyżej, tym większe te kwoty, ale zasada zawsze obowiązuje ta sama. Ok, przejdźmy teraz do bota. Link do niego oczywiście macie pod filmikiem. No wygląda jak wygląda. Jest to taki algorytm, który chyba najlepiej się sprawuje, najmniej problemów robi, dlatego jest w takiej, a nie innej formie. Może nie budzi wielkiego zaufania, ale jest sprawdzony, wszystko działa. Tu na dole, jak zjedziecie na sam dół strony, macie język chiński, możecie sobie wybrać chiński, nie przełączy mi się tutaj, bądź angielski. Ja będę pracował na języku angielskim, bo to jest dla mnie najwygodniejsze, jak coś zawsze sobie mogę przetłumaczyć na język polski. Już momencik, przetłumacz na polski i wtedy mam... Tylko pamiętajcie, ja sobie tu robię podgląd i zawsze zostawiam go w oryginalnym języku, żeby nic nie nabroił. Tutaj możecie sobie wpisać pseudonim, wymyślicie sobie jaki chcecie, wasz e-mail, wyślij kod, czyli wysyłacie kod i wbijacie tu kod, który dostajecie na e-mail. Tu jest link, tu jest kod osoby polecającej. No i tutaj jest jeszcze wprowadź hasło takie, jakie chcesz, żeby było. Rejestrujecie się i przechodzicie do panelu. Ja tu jestem zarejestrowany. Czekajcie chwileczkę, skasuję sobie to. Ok. Przechodzimy sobie do panelu i z automatu wyskakuje wam okno depozyt.
Klikacie sobie depozyt i widzicie sieć TRC20 USDT. Kopiujecie adres. Tu możecie sobie to tutaj zrobić. Czekajcie sekundkę. Już wracam do Was. Ok, mamy tutaj depozyt. Klikamy sobie depozyt. Tak jak wcześniej sobie wybraliśmy, za jaką kwotę chcemy wejść sobie w bota. Kopiujemy. Oczywiście przechodzimy do portfela, z którego będziemy to przelewać i przelewamy. Ja sobie w tej chwili zrobię przelew, za chwileczkę do Was wrócę, żeby to nie trwało za długo i ruszymy dalej. Ok, kasa doszła, przynajmniej wyszła z Binance'u, zobaczymy jak szybko też doszła. Jesteśmy na stronie głównej, bierzemy sobie na dole na nasz profil. Jest tutaj zakup, no, balans, ok. Dobra, czyli 120 punktów za 100 USDT. Robimy zakup, licencję. Ok, weszło wszystko. Ok, mamy tutaj sobie konto. Teraz przejdźmy sobie do Binance'u. Już sobie tutaj kliknę. Klikacie sobie na tego swojego ludzika. Centrum. Tutaj macie zarządzanie kluczami, zarządzaj API. No i tutaj będziecie mieli, trzeba zaznaczyć zgodę i utwórz klucz API. Ja Wam oczywiście tego klucza nie pokażę. Wy też tego nie róbcie. Jest to prywatny klucz. Każdy, kto ma do niego dostęp, ma też dostęp do Waszego konta. Oczywiście mogę tam sobie w tym kluczu API wyrazić zgody na to, co chcę. Tu w tym przypadku bot dostanie zgody na zarządzanie, ale nie dostanie zgody na przelewy, wypłaty i takie inne rzeczy. Zaraz sobie to skonfiguruję, Wy też możecie i do Was za chwileczkę wracam ponownie. Po przejściu wszystkich zgód, wpisaniu kodów, akceptacji, będziecie mieli taki obraz. Tutaj gdzieś zaczerniłem, tu są moje klucz API, sekretny klucz, tu jest QR kod, oczywiście go zamazałem. Zaznaczyłem, które miejsca mają być zaznaczone, tylko i wyłącznie te. No i tutaj wklej swoje IP, czyli ten ciąg cyfr, który macie pod filmikiem. To jest bardzo ważne, żeby bot mógł wykonywać swoją pracę. Czyli najpierw wklejacie te IP tutaj, później dopiero będzie pewnie możliwość zaznacz kontrakty future. No i wtedy zapisujecie to. Znowu Was poprosi o autoryzację i wyskoczy komunikat. Edycja API zakończona pomyślnie. Po zapisaniu wszystkich kluczy, wszystkich ustawień przechodzimy sobie do aplikacji oczywiście. No i czekajcie, sobie tutaj wejdę na nią. Ok. I teraz tak, robicie bind API, czyli musicie tutaj wpisać. Tu jeszcze się nic wielkiego nie dzieje. Add API, musicie wybrać tą opcję. Bierzecie sobie Binance, no i tutaj musicie podać klucz API i sekretny klucz i oczywiście zatwierdzić. Ja na chwilę uciekam, nie pokażę Wam oczywiście tych kluczy. Ok, już pokazuję, dobra. Po dodaniu kluczy oczywiście confirm, czyli potwierdzi się, zakręci. I wejdziecie tu sobie na stronę główną, na dole macie logs i tutaj mam, że IP jest ok. Dobra, co teraz robimy dalej? Mamy skonfigurowane API i co dalej? Teraz ustalamy sobie strategię na to, żeby, no żeby ten bot zapracował na nas. Jak widzicie tutaj po lewej stronie są różne strategie, różne możliwości. I możecie sobie tutaj wybrać, zobaczcie, 300, tu jest od 120, 300, 400, 500, 600, no ale wiadomo, że żeby to jakoś tam działało, jest lepiej troszkę wrzucić więcej, aczkolwiek każdy to robi wedle uznania. Ja tutaj robię na 1000 dolarów, które mam już na future, tu do tego będę dobierał, jest dobrana strategia, którą będę wprowadzał sobie krok po kroku. Tutaj są, widzicie, różne pary do USDT, Atom, ETC, SHIB, MATIC, DOGE, APE. Zaraz je sobie pokonfiguruję i też Wam pokażę, jak to wszystko zrobić. Wygląda na to, że dużo mówiłem, niewiele było widać.
Okej, okay. Jeszcze raz przechodzimy. Tutaj macie w tabelkach różne pozycje do grania. To są wielkości tam 400, 300, 500, 600, 700, 800. Skupmy się na tym 1000. Mam nadzieję, że już teraz wszystko widać. I wtedy przejdziemy sobie do aplikacji i Wam pokażę, jak to skonfigurować. Okej, okay. Przechodzimy na stronę bota. Ja sobie ją tutaj odpalam. No i widzicie, tutaj macie różne pary, tak? Wiadomo, że zawsze to będzie do USDT. Przepraszam. Jak wcześniej widzieliście, pierwszą parą było AP. Musimy je odnaleźć sobie tutaj. OK. Klikamy sobie w AP. No i tu są różne parametry, które musimy sobie poustawiać. Czyli już klikamy ustawienia. No i mamy tutaj różne strategie. Za chwilę Wam pokażę, skąd one się biorą. Czekajcie sekundkę, przejdę sobie tutaj. Przejście. OK. No i mamy tutaj różne strategie. Jak widzicie, tam było lewar 200. Możemy sobie wybrać long short. Jak tutaj macie do zaznaczenia, wejdźmy sobie z powrotem tutaj. Przejście. Tak to będzie troszkę. I teraz tak, ja tu ustawiam long short, stop loss i total take profit. Już sekundę Wam pokażę, jak to wygląda. Tu bierzemy sobie to wszystko z tych par. Tu macie tak, tutaj macie stop loss, a tutaj take profit, czyli te wartości wpisujemy sobie w parę. Już Wam to przełączam z powrotem. Przejście. Ja sobie tutaj wejdę tak i to było tak. Stop loss 400 i total take profit 1010 tysięcy. OK. I tak to powinno mniej więcej wyglądać. Jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem. Wybieramy sobie tutaj strategię. Tutaj mamy strategię. Wybieramy milioner strategii i wciskamy confirm. Widzicie, jest wybrana. I teraz będziemy uzupełniać te wszystkie zagrania. Tu było 400. Zaraz się jeszcze upewnię. Tu było 10 tysięcy. Tak. Tak by było. Dobra, coś tu mi nie poszło. Gdzieś źle postawiłem kropeczkę. 2, 3. 10 tysięcy. OK, dla pewności. Wybieramy sobie strategię. Milioner strategii. Confirm. Wybieramy, jak tutaj jest. Lewar 20, long and short. Tu wpisujemy oślizcu 400. Tu 10 tysięcy. No i potwierdzamy wszystko. Coś tutaj mi nie poszło. Dobra, już sprawdzam i wracam. OK, jestem z powrotem. Parę rzeczy trzeba musiałem tutaj sobie dorobić. I teraz tak. Jeżeli już macie wszystko tam poustawiane, tu trzeba będzie jeszcze jeden parametr zmienić. Zobaczcie, tutaj u góry są ustawienia. Wchodzicie sobie w preferencje. I teraz tak. Tryb pozycji, tryb hedge i tryb assets, tryb wielu aktywów. Musicie to pozaznaczać. Tutaj wtedy mamy wszystko OK ustawione. Dobra, wracamy. Przełączamy sobie na to konto. Ja już pierwszą pozycję uruchomiłem. Leci. Dobra, wracam z powrotem. Teraz wedle wskazówek druga pozycja to będzie już do Was wracam. No dobra, lecimy dalej. Drugą pozycją był Dodge.
Dodge, tu go gdzieś znajdziemy. Jeszcze jedną ważną rzecz wam muszę powiedzieć. Nie mogłem uruchomić tego. Tu było źle zaznaczone. Tu jest OX chyba był zaznaczony, a powinien być Binance. No i wtedy mi to wszystko ruszyło. Dobra, a tu my zobaczmy DOGE. Dobra, wchodzimy w Doge'a. Robimy ustawienia. I czekajcie chwileczkę, już do was wracam. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj, jak to wygląda. Doge ma być ustawiony na dźwigni 20 long short, czyli dokładnie takie same ustawienia, jakie były wcześniej. Czyli dobrze, przejdźmy sobie tutaj. Czyli robimy tak, strategię tą samą. Confirm. Ustawienie 20 long short. Tu robimy 400. Tutaj 10 tysięcy. A confirm. I start. Start. Confirm. Status success. Dobra. Wracamy z powrotem. To wykasuje Doge'a. Kolejną parą było. Już to zerknijmy sobie. Przejście Dogematic. Kolejny był Matic na tych samych ustawieniach. Czyli wracamy tutaj i wpisujemy sobie ATX Matic. Ok, mamy Matica. Wchodzimy po kolei. Aha, ustawienia. Strategia OK. Short, long i short. Tu 20 dźwignia zostaje. 400. 10, 2, 3, 10 tysięcy. Wszystko OK. Confirm. OK. Start. Confirm. Jedziemy dalej. Kolejny był. Przejście, zobaczmy. Kolejny po Matiku był ship. Ok. Idziemy do tutaj. Wracamy sobie. Ok. To był ship. Ship. Ok. Wchodzimy tak samo. Ustawienia. Strategia. Confirm. Long shot 400 10 tysięcy confirm i startuję. Ok, no już sobie to do końca porobię. Wy możecie to wszystko zrobić dokładnie w ten sam sposób. Link oczywiście znajdziecie pod filmikiem. Zapraszam Was też na kanał Investors na Telegramie. Obserwujcie nas, tam będą kolejne projekty. I co jakiś czas nagram filmik, jak bot się sprawuje. No to do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej! Da, 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 da.